korbo coach music, krok 3, zabawy rytmem. Wyznaczamy puls, przypominam, metronom 60, raz, dwa, trzy, cztery, dzieci klaszczą to, co słyszą, klaszczą, pełna koncentracja i równy puls. Słuchają, czy ja czegoś nie zmieniam. Czy gdzieś się nie zmieniło? Jeszcze raz proszę dzieci, żeby wyklaskały to, co ja klaszczę. Czy tu czegoś brakuje? A teraz kto mi zapisze, gdzie jest jakaś zmiana? Gdzie powinnam zapisać ten dźwięk? I często jest tak, że dzieci zaznaczają. Więc sprawdzamy. Jeszcze raz puls. Raz, dwa, trzy, cztery i sprawdzamy. Mamy zapisany rytm. Możemy oczywiście go klaskać o ręce, o podłogę, o kolana. Mamy rytm, no to zaznaczamy kolejny. Innym kolorem, żeby było Wam łatwiej widzieć tę różnicę między jednym a drugim. I znowu puls. Raz, dwa, trzy, cztery. Klaszczemy tylko ten. I dzieci słuchają. Zatrzymujemy i proszę, żeby dzieci wyklaskały. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę, kto mi może zapisać ten rytm, który wyklaskałam? I zdarzają się właśnie te osoby, które wiedzą, co mają zrobić. Wykorzystujemy klocki i sprawdzamy. Puls, raz, dwa, trzy, cztery, klaszczemy. Mamy w ten sposób dwa rytmy i dzieci widzą, słuchają siebie i mogą wyklaskać już dwa rytmy. Puls, raz, dwa, trzy, cztery, idziemy. I znowu o kolana na przykład. Zabawy rytmem z Korbo Coach Music możemy słuchać, zapisywać i zmieniać.